Cześć Wam, z tej strony Radek. Mega się cieszę, że mogę nagrać ten odcinek o tym, jak zrobić menbana. Dobrze wiem, że często dla mężczyzn, którzy zapuszczają włosy, właśnie menban jest taką fryzurą docelową i taką metą, do której cały czas biegniemy. Kiedy już możesz spiąć menbana, oficjalnie możesz mówić, że masz już długie włosy. Ja używam takiej zwykłej, najzwyklejszej gumeczki do włosów z Rossmana, po prostu zwykła, najzwyklejsza. Kiedyś używałem takiej zakręconej, coś jak taki kabel od telefonu, ale z tego co wiem, ona trochę bardziej wyrywa włosy i zaleca się, żeby używać takich, więc używam takich. Są różne typy spięć menbanów i wszystko zależy od tego, jak długie są twoje włosy. Na początku swojej przygody jestem pewien, że będziesz w stanie spiąć te włosy tylko w takim dolnym menbanie. Spięcie raczej takie bez fajerwerek, bym powiedział, jest to bardzo podstawowy menban. Ja sam jestem fanem raczej tych wyższych spięć, ponieważ im wyżej, tym bardziej jest on widoczny i okazały, ale spoko, na początku możesz mieć możliwość robienia tylko takich krótszych. Pamiętaj, żeby nie robić tego menbana na siłę, ponieważ jeżeli spieszy ci się bardzo do tego, a twoje włosy nie są wystarczająco długie, to spoko będzie, jeżeli dasz im jeszcze trochę czasu, żebyś nie ciągnął tych włosów na siłę, ponieważ możesz je wyrwać lub uszkodzić cebulki. Nie chcesz tego robić, jestem pewien, ponieważ twoje włosy będą wtedy bardziej wypadały. Do spięcia menbana dokładnie zbieramy wszystkie włosy. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na te włosy w okolicach karku, bo one często lubią się nie złapać. Zawsze staram się przeczesać włosy z tyłu głowy dłonią, żeby mieć pewność, że wszystkie zebrałem. Tą samą dłonią, na której mamy gumkę do włosów, łapiemy za nasze włosy, a następnie robimy jedną pętelkę, przekręcamy gumeczkę i łapiemy włosy po raz drugi. Dwukrotnie przełożone włosy w ten sposób próbujemy przełożyć jeszcze pół raza, czyli nie wyjmujemy ich całkiem, bo wtedy byśmy zrobili kucyk, my wyciągamy tylko pół tych włosów i w ten sposób tworzy się menban. Takie spięcie jest dobrym pomysłem, kiedy mamy trochę krótsze włosy, jednak kiedy są już one dłuższe, to ten menban nie wygląda już tak spoko, ponieważ zbyt dużo włosów wystaje. Dlatego ja mam coś takiego jak taki potężny menban, nazywam go, ponieważ zdecydowanie więcej się tutaj dzieje i co ciekawe, będziemy używać dwóch gumeczek. Zaczynamy bardzo podobnie, czyli łapiemy wszystkie włosy, a następnie nie dwa, a trzy razy przekładamy w pełni gumeczkę przez nasze włosy. Tworzy się nam taki kucyk, a następnie wszystkie włosy, które z niego wystają, staramy się obkręcić dookoła, kręcąc jednocześnie dłońmi. Na koniec nakładamy kolejną gumkę do włosów. To spięcie jest trochę bardziej messy i wymaga już dłuższych włosów, ale moim zdaniem wygląda lepiej. O menbanie musisz wiedzieć jedno, to że czasem jakieś włosy mogą z niego lekko sterczeć, to że nie zawsze wygląda on perfekcyjnie, to jest najlepsza rzecz właśnie w robieniu menbanów. Są różne typy i jest przykładowo messy menban, który wręcz musi wyglądać tak trochę inaczej niż perfekcyjnie. Menban jest to fryzura, nad którą trzeba cały czas pracować i dopracowywać ją. Im dłuższe będą twoje włosy, tym inaczej będziesz go spinał. Ja, kiedy miałem włosy 15 cm krótsze, to zupełnie inaczej spinałem tego menbana. Nie mogłem go spiąć aż tak bardzo na górze, jak teraz. Musiałem go spinać trochę niżej. Dlatego z czasem nauczysz się lepiej go spinać i będzie on wyglądał jeszcze lepiej. Jeżeli chcesz zapuścić włosy do menbana, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, ponieważ dzięki temu włosy szybciej rosną. Serio legitne. Jeżeli masz może jakiś pomysł na fryzurę, którą chciałbyś, żebym sprawdził, to daj znać w komentarzu, całkiem możliwe, że ją sprawdzę. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.